Pani marszałek, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze, problemy finansowe państwa dotykają niestety także osoby niepełnosprawne w zakresie dostępu do sprzętu i środków ortopedycznych. Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na ten cel są niewystarczające. Najgorsza sytuacja dotyczy grupy wyrobów protetycznych na zamówienie. Udział środków publicznych w finansowaniu zakupu protezy wynosi maksymalnie 35%. I uzależniona jest od danego wyrobu. Resztę musi dopłacić pacjent, która to dopłata wynosi od kilku, a czasami nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo na realizację zlecenia pacjenci muszą czekać w wielomiesięcznych kolejkach. Dotyczy to m.in. wózków inwalidzkich, protez kończyn, aparatów słuchowych, pomp infuzyjnych. Dostęp osób niepełnosprawnych do sprzętu ortopedycznego ograniczają także limity narzucane przez ministra zdrowia, które określają, do jakiej wartości i jak często NFZ może refundować zakup sprzętu. W niektórych grupach produktów były one niezmieniane od ponad 10 lat. Nadmiernie ograniczony poziom refundacji sprzętu i środków dla osób niepełnosprawnych powoduje, że część z nich wcześniej czy później wymaga dodatkowych hospitalizacji, nakładów na rehabilitację, a więc ponoszone przez system dodatkowych obciążeń finansowych. Stąd moje pytania. W jakim stopniu system zabezpiecza zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych na sprzęt i środki ortopedyczne? Jak zabezpieczenie na to zapotrzebowanie kształtowało się na przestrzeni ostatnich 10 lat? Czy Narodowy Fundusz Zdrowia posiada wieloletnią strategię refundacji sprzętu ortopedycznego i wyrobów medycznych? A jeśli nie, to czy i kiedy taka strategia zostanie opracowana? Dziękuję bardzo.